Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jadąc tutaj z kolegą Andrzejem Głazikiem zajechaliśmy do Świnoujścia. Tutaj dojazd do Świnoujścia, tutaj jakby ktoś był spoza tych terenów, to powiem, nie jest łatwy, gdyż jadąc tutaj można dość w miarę szybko dojechać do, powiedzmy, punktu, gdzie się mieści prom. Natomiast na prom się tutaj czeka. Tutaj z kolegą Grzegorzem Sękowskim właśnie tutaj, którego odwiedzamy, rozmawialiśmy tutaj, tak już jest w Świnoujściu, po prostu duża ilość mieszkańców, coraz więcej samochodów. Stąd te kolejki przed promem, ale tutaj nie przeszkadza to kompletnie, żeby kolega tutaj Grzegorz lotował z dobrymi skutkami tutaj na terenie Świnoujścia. Tutaj może jeszcze, nim przejdziemy do o gołębiach rozmowy, to jeszcze powiedzmy, jaki tutaj oddział jest, ilu liczy hodowców, jaki ma numer, do jakiego okręgu należy, takie podstawowe informacje. Tak, to jest oddział Międzyzdroje, okręg Szczecin. Oddział liczy na dzień dzisiejszy 82 hodowców. Bo to jest na wyspie wszystko. To jest wyspa. Wyspa. Uznam, tak, tutaj. Oddział numer jeszcze 0306. 306. Tutaj kolega lotuje od dawna tutaj w tym oddziale? Od 8 lat. Od 8 lat. A wcześniej gdzie kolega lotował? A wcześniej mieszkałem, lotowałem, gołąbki hodowałem w Płocku. A jakim się cudem tutaj kolega znalazł? Bo ja tutaj byłem w latach 90., ale ja byłem na praktyce tylko przez 2 tygodnie, jak w wojsku byliśmy. Natomiast w marynarce, a tutaj kolega się tutaj znalazł? No moja natura taka wędrowcza widocznie i bardzo polubiłem to miejsce. Pobudowałem sobie dom. Tu właśnie jesteśmy właśnie w restauracji takiej? No, całą rodzinkę sprowadziłem też, wszystkich dzieci, także są też zadowoleni, ja również. I sobie mieszkamy, ja go i hoduję. Od 8 lat kolega lotuje tymi gołębiami? Tutaj w tym miejscu? Tutaj w tym miejscu. Aktywnie lotuje od ilu lat? Aktywnie to lotuje od 90. trzeciego roku. Czyli więcej niż te 8 lat. Bo wcześniej lotowanie było tam właśnie w ulicach Płocka, tak? Tak. Tak? No, to kolega odbierze? Może? No nie, przepraszam. Nie. Dobrze, to i teraz to tutaj my z kolegą Andrzejem tutaj przyjechaliśmy, bo też kolega mówi, przyjedziemy, zobaczymy, przejeżdżaliśmy, to miał kiedyś kolega nabyte gołębie tutaj od Andrzeja i od razu chcemy zobaczyć, jak się sprawdziły, bo ostatnio chyba duże sukcesy kolega ma. Chcemy się dowiedzieć właśnie, czy to między innymi do tego się te gołębie przyczyniły i też może preparaty jakieś, czy może porady Andrzeja. Ale to chodzi o wcześniejsze, czy teraz już? Bo teraz powiedzmy kolega ma sukces taki. To jest taki wynik bardzo dobry, bo w oddziale Międzyzdroje jest chyba kolega mistrzem na młode, tak? Tak. W ubiegłym roku mistrzo, w tym roku też powtórzyłem. No jeszcze z lepszym jeszcze impetem. O wyniki w okręgu na razie nie pytamy, bo one trwa weryfikacja, wszystko, ale są na pewno, wynik ten już będzie wysoko dość, tak? No tutaj, jeżeli mistrzowskie, to tam znaczące będą w okręgu. Tak, tutaj powiedzmy, to jest oddział Międzyzdroje, tak jak kolega powiedział, jest w oddziale, w okręgu Szczecin. Tutaj tych oddziałów jest chyba 5 czy 6, tak? Ile to jest w okręgu całym? Oj, więcej. Więcej? To okręg Szczecin, ilu hodowców liczy? Okręg. Około 1000. Około 1000. No, widzimy w dużej konkurencji, także będziemy patrzeć, jak się kolega uplasuje, na której pozycji z tymi gołębiami. Natomiast powiedzmy coś może więcej o tym, jak tutaj, bo gołębnik tam zaraz przejdziemy do niego, pokażemy, jak wygląda. Mamy tutaj z lewej strony. To notabene kolega mówił, że były problemy z nim postawieniem, tak? No jak. Trzeba było rozebrać go, postawić trzeba rozebrać. Trzeba było rozebrać, pobudować z powrotem. No troszeczkę było problemów. Takich formalnych. Takich formalnych, to jednak Urząd Miasta, no niestety, ale. Nie był życzliwy nastawiony. Nie był życzliwy, dobrze nastawiony na to wszystko, ale udało się, jest. Powiedzmy teraz może, czy zaczniemy od tych gołębi pierwsze, które kolega miał, które tutaj w Świnoujściu był ten, czy tutaj zaczniemy może od tych ostatnich młodych? No w Świnoujściu to miałem gołąbki, przywiozłem z Płocka tamte, co miałem. No bo takie miałem znaczące gołębie od bardzo dobrych hodowców, kiedyś kupowałem, hodowałem. Między innymi od Eugeniusza Harta jeszcze, od Józia Wani, od Białowąsów, takich znaczących hodowców w Polsce, od tych szpicowych takich. I w miarę te wyniki jakieś były, no takie nam mierne i... Ale to wszystko, co miałem, przywiozłem tu z sobą. No i hodowałem parę lat, 2 czy 3 lata. I też bazowałem na rozpiskach, na tych wszystkich, co są w gazetkach, co proponują producenci. I to wszystko wyniki mierne. Mierne były. Gąbki wracały, ale to ostatnie konkursy lub w ogóle nie wracały. No i
doszedłem do wniosku takiego, że trzeba to wszystko zmienić, poprawić już. Wykończyłem dom, posiedziałem, podmyślałem i do kolegi Andrzeja zadzwoniłem. I kiedy to było? Ile lat temu? No, 3 lata temu. 3 lata temu, to coś, to całkiem niedawno. No bardzo niedawno, no od niedawno. Bo już nie, na tamte gąbki już nie mogłem liczyć ani na żadne tam sukcesy czy zadowolenie. Tak. A to co, kolega zlikwidował je, czy tylko po prostu? Nie, nie zlikwidowałem. Po prostu ostra selekcja i aha, to co zostało, to jest jeszcze do dziś tam jakieś tam drobne końcóweczki. I do Andrzeja zadzwoniłem. Andrzeja znałem bardzo dawno, jeszcze w Płocku byłem prezesem oddziału. Pomagał mi wtedy jeszcze kupować kabinę transportową. Był bardzo życzliwy. Miał bardzo dobre gołębie, wyniki znaczące. No i porozmawiałem, zapytałem się, czy jest w stanie. A czytałem gazetki i inne rzeczy takie, że prowadzi firmę, trudni się tym wszystkim. Także bardzo chętnie i pojechałem do Andrzeja. I po prostu mi pomógł w tym wszystkim. A to pomoc na czym polegała? No przede wszystkim, część sprzedał mi gołąbków. Naprawdę za nieduże. To na początku te 3 lata to było dużo tych gołębi? Nie dużo, było bardzo mało tych gołąbków. Nie pamiętam. 15 sztuk. To zostało jeszcze trochę z nich? 15 sztuk. No na dzień dzisiejszy 7 sztuk jest. 7 i one sztuk. Są lotowane wszystkie. A to były gołębie, a kiedy zginęły? W tym roku, w zeszłym czy od razu na początku? Jako młode to, jak pamiętam, to chyba 2 zginęły mi przy gołębniku. Mhm. Resztę pięknie przeleciało. I to czołowe konkursy miały. I po 2-3 konkursy, i to takie czołowe, dobre konkursy. Mhm. Jako roczne mi zginęły, to na takim bardzo trudnym locie mieliśmy w tym roku 530 km taki lot. No to rozłożył hodowlę niesamowicie. Najlepsze lotniki ginęły. Kolega Drgała, Heniu i Grzegorz, mistrza Polski mieli w kategorii A w zeszłym roku. Przepłowiło gołębie. No, potracili bardzo. Między innymi wszyscy i ja też do nich należę, ale naprawdę bardzo dobrze przeleciałem. Bardzo dobrze. No. To z gołębiami też jeszcze kolega jakieś porady Andrzej dawał, czy nie Andrzej? No to już wszystko komplet, i porady, i rozpiski, aha, i wszystko. No i szczerze mówiąc, część gołąbków to mi dał jako pokoleżeńsku uczciwie za darmo. Uczciwie. No. I jestem bardzo zadowolony. No, jedna samiczka z 14 roku, z tej 15, okazała się niesamowita. Andrzej nie chciał mi dać rozpiski, bo bał się, że nie będę lotował tej samiczki. No i miał rację, bo tego co nie lotowałeś tej akurat. Lotowałem. Tą też lotowałeś? Oczywiście, i to dokumenty. Teraz w rozchodzie jest, tak? Najlepsza lotniczka oddziału była. W zeszłym roku? W ubiegłym roku, jako roczna. Mhm. Młoda, 5 konkursów, jako roczna, 9 czy 10 konkursów i najlepsza lotniczka była. Jako roczne. Ale jak Andrzej ci nie dał rodowodu, po czym to jest, żebyś nie ten, to teraz może się Andrzeja zapytamy, z czego to było od razu, bo żeby drążyć temat, nie? A w tej chwili, jak pamiętam, w tej chwili już jej w tym roku nie dałem latać. Czyli ona była w tym roku do rozpadu. Tak, i po niej mam 6 młodych i 100 na 100, cała szósteczka. A z jakimi samcami ją parowałeś, też z Andrzeja jakimiś, czy różnymi? I z Andrzeja, i z innym samcem, jeszcze z tych starych gołębi. I się sprawdziło. I tu bardzo dobrze, i tu bardzo dobrze. To po czym to Andrzej jest? Jak pamiętasz? No, pamiętam. To jest czysty drapas króla i z królowej. Ta samica to jest półsiostra gołębicy, która Opieńczkiego w zasadzie przez ileś lat króluje, już w okręgu gdańskim wygrała chyba C kategorię. To jest u Wojtka następna półsiostra. 19 Wojtka, i którego? Na Kujawach u Adama Markowskiego, to jest czołówka w Polsce, Adam Markowski także, on był 7., 4. w Polsce. No Aleksandrów Kujawski. Tak, i to nie była taka zbyt ładna i on tak chyba widzę, że słabo po niej ciągnął, ale jak pociągnął, to 2 gołębie były już w drużynie tej, co był w Polsce, który on był tam, 4. chyba w średnim dystansie. Wysoko, ja pamiętam Andrzeja, tego gołębia, co zaginął mu w złych okolicznościach, miał biegły gołąbka, musiał na olimpiadzie reprezentować Polskę, ale niestety nie dane mu było, bo został okradziony. Tak. I w zasadzie to jest drapa, czysty drapa na czystego Jansena. Są to gołębie sprawdzone i one wszędzie latają. Aczkolwiek nie wszędzie, bo
hodowcy nabyli ode mnie gołębie i dali do wspólnego gołębnika i z tych par w tym roku lipa. Nie poleciały, nie? Nie ma reguły na to, że są złote pary i co roku z danych par będą latały, nie? No tak. No kiedyś, kiedy byliśmy Andreas Drapa mówił, żeby tak chciał, mówi, bo jakby żeby chociaż 10% tego, co staramy się, żeby latało z tych par, co on nabywa. On nabywa bardzo dużo różnych gołębi z różnych czołowych hodowli polskich, europejskich głównie. Polskie też ma pojedyncze sztuki. Ale tutaj koledze Grzegorzowi się udało, bo jak słyszymy, ma taką dobrą samicę rozpłodową, też te kilka gołębi z tych, które wtedy w 2014 roku nabył, zostało, ale też masz nowe nabytki, tak? Od Andrzeja? Tak, w tym roku też. Nimi też właśnie te 13 sztuk i wszystkie były dotowane. Bez rodowodów zaznaczamy, bez rodowodów. Bo uważam, że kolega Grzesiu, on zawsze kupował najlepsze gołębie i wiedziałem o tym, że do wolier wkładał i nie tak. Wtedy szkoda mu było. I tu no. Tak. I dlatego no, część gołębi oczywiście dałem w prezencie Grzegorzu, bo widziałem, że ma duże parcie na zrobienie wyniku. On tam jak na przykład kupił 20 sztuk, to dokładałem wtedy jeszcze gratis. No i się okazuje, że kolega Grzegorz robi dobre wyniki, no jest na etapie budowania całej drużyny. Widzę, że oszczędza je na długich dystansach, powyżej 800 km. Ta samica, ja bym jej oczywiście nie zostawił do rozpłodu, bo u mnie jest ten rozród. Tak, ale ty masz dużo tych gołębi, to wiesz. Tak, i masz znowu powtórkę z tych samych par, aczkolwiek samce były przeparowywane z różnymi samicami, no ale w tym roku w zasadzie był trudny rok. Zacząłeś latać iloma gołębiami? Na młode, mówimy o młodych. Do lotu na pierwszy lot 72 sztuki. No, 70, około 60 chyba, tak jak patrzyliśmy, zostało. A 57 czy 8 zostało. Tak. A w tym roku te gołębie, oryginały o kolegi Andrzeja, to też się sprawdziły? Bardzo dobrze. To ile zostało ich wszystkich? 8-9 sztuk? Z 13 zostało 8. 8. 8. 8. Też pamiętasz? 9, przepraszam, 9. 9. 9. Tutaj Andrzej, to pamiętasz też, to właśnie kojarzenia były podobne, te co się sprawdzało? Samce są, może tak, samce zawsze te same są, tylko że zamieniamy im partnerki, nie? I to dość często. Takie wybitne samce jak tutaj z Drapy, bo z Drapy mam wybitne gołębie. Te pierwsze jeszcze co były 2,8, 2,9 kupowane, później odkupiłem od Zimlińskiego, też jeszcze zanim Drapa zaczął tak na wysoką skalę handlować, to są super gołębie. I one latają czy z Kopmanem, czy z Prangę, czy z Jansenem. One dobrze się sprawują. Nie wszystkie, no bo ten rok udowodnił, że na przykład z tych takich podstawowych par te gołębie poginęły w jednym miejscu. Nie powiem gdzie, bo ten hodowca może się obrazić, że ja mogę mieć do niego pretensje, że po prostu nie zna się na gołębiach, nie potrafi wprowadzić w loty. Ale też z podobnych par, konglomeracji, latają na Śląsku gołębie i tam na Śląsku one potrafią wygrać na ileś tysięcy gołębi. No my tam byliśmy przecież w zeszłym roku, chyba kolegia Krystiana Kalera, tam też miał oryginały, co od ciebie, 25 sztuk, 23 albo 22 mu zostały po lotach gołębi młodych, pamiętam. Nie? Ale to teraz Grzegorzowi powiem, słuchaj, jak on ci nie daje gołębi, a nie daje rodowodów, to teraz my sobie te numery spiszemy, ja spiszę. Jak będziemy teraz robić rodowody, to od Andrzeja wyciągniemy i ja ci osobiście przyślę, żebyś wiedział, po czym jest, żeby nie było tak, o tutaj, jeżeli mamy na przykład gołębia, którego kolega ma, jest rodowód kolejny, to teraz tutaj tak samo od Andrzeja będzie można zobaczyć. Prowadzimy, Grzesiu, może zacznijmy od tego, kolega Grzegorz jest właścicielem restauracji, hotelu, jego stać na kupno różnych gołębi na całym świecie. Ale się uparł na mnie, no i to dobrze wyszło, że z powrotem wrócił na nasze tereny i zaopatrzył się gdzieś tam w Papowie, w gołąbki z całego świata. Ale w gołębie jeszcze te produkty też, Grzegorz, używałeś od niego, czy nie? Prawda jest taka, Andrzejku, że ja kiedyś wydawałem duże pieniądze wydawałem, kupując te gołębie od byłych mistrzów Polski. No i niestety, tu się nie sprawdził na tym terenie. A tutaj, jeżeli mam. Ale ja dokładałem wszelkich starań, doświadczenie mam, praktykę miałem, wszystko miałem i uważam, że dużych błędów nie popełniałem, chociaż jak każdy błędy popełniał też, nie? Ale zdecydowanie powiem i chcę powiedzieć, że tutaj to są gołąbki niesamowite, to jest co innego. To jest zupełnie, ja przeżyłem w tym roku, to kolekcji to bardzo przeżyli, że już się bali rozpisywać cygaro, bo znowu będzie Senkowski. 10 pierwszych. 21, 22 tam były czyjeś, przypadkowo chyba. A lotów mieliście 5 w oddziale tu? 5. 5.
Więc a tutaj powiedz, bo jak ty masz porównanie, tam jak lotowałeś w okolicach Płocka, to jest inna, to jest taka środkowa Polska, powiedzmy. Natomiast tutaj, gdzie lotujesz, to jest nad, całkowicie nad morzem. Ta specyfika jest całkowicie inna lotów, czy to podobne jest, czy to się czymś różni? No cały czas, o, to bardzo dobre pytanie. Bo ja jestem, tam byłem prezesem też w Płocku, dwie kadencje, tu jestem drugą kadencję też prezesem oddziału Międzyzdroje. I na mnie to ciąży to wszystko, jednak stało odpowiedzialność. Ten stres właśnie z wypuszczaniem, z organizacją. Nie, właśnie nie, właśnie nie to jako prezesa to ogół, nie? Mam bardzo dobrego prezesa lotowego w zarządzie, jest Heniu Drgała. On jest bardzo odpowiedzialny, no, no, jest bardzo dobrym hodowcą i prezesem lotowym. Przepraszam, wejdę sobie, bo tu jest kilku takich dobrych hodowców, którzy latają na wysokim poziomie w Polsce. Bardzo dobrze. I tych zawodników jest, ograć. Oj. To jest wielka przyjemność. Ja myślę, że no, to jest wielka przyjemność. Tu musisz dokładnie wejść w to parowanie w lutym. Tak. Te treningi, co ustaliliśmy, bo w tym roku tak pobłażliwie tu kolega nie miał czasu trenować gołębi za bardzo i były niedotrenowane. A żeby nie być gołosłownym, przepraszam Andrzejku, to mamy kolegę Głowackiego, który od lat bardzo dobrze, jest bardzo wysoko w okręgu i w Polsce. Mm-hmm. Drgała, Heniu i Grzegorz. Stane nazwiska. Janusz Zielina. To są hodowcy, no znaczący. Tutaj chyba też koledzy Drgała wspólny gołębnik prowadzą w Gdziemistrzu, prawda? Też, no. W Kołczynie, tak. To jest daleko stąd? To jest też tu na wyspie właśnie tutaj? Nie. Już na lądzie? Bo tam są za Międzyzdrojami. Mm-hmm. Niedaleko, 15 km. Jest Piotrowski Rysiu z Kamienia, z naszego oddziału, Misz Polski były. No to jest kim walczyć, jest to satysfakcja, tak? No, że, no. Będzie kilka trzyletnich gołębi, 8, będzie 7, będzie dwulatków trochę i roczniaki. I przy jakimś takim łatwym sezonie, normalnym sezonie, to w zasadzie już jest drużyna, że się gra na, nie tylko na mistrzostwo oddziału, ale okręgu i można się pokusić o czołówkę w Polsce. A tymi gołębiami, bo mówiliśmy o lotach gołębi młodych, na gołębie stare to wiem, że miałeś najlepszą tą lotniczkę z oddziału, to było ten 12635 gołąb, staje się, tak sobie co pamiętam, tak. A w tym roku na stare też poszło dobrze, czy nie? Nie, w tym roku już w rozkładzie było. Ale nie, innymi gołębiami tutaj, jak jest no na stare? No to zdobyłem, tylko maratonu nie zdobyłem, a tak to wszystkie też kategorie. Dobrze. Piąte, szóste, ósme miejsce. Zawsze tak, gdzieś w czołówce. Tak, że znaczące jest już. I młodymi gołąbka. Na młodymi to bardzo. Z tym, że gołębie nie jesteś ustawiony na wygrywanie, po prostu budują drużynę, troszeczkę inaczej się postępuje i chcąc już latać na mistrzostwa, no to już musisz wejść w ten program. No też zupełnie inaczej, bo wczesnego ja troszeczkę nawyków jeszcze musiałem, bo chciałem sobie wyhodować jeszcze coś i lotować, ale w miarę udało się. Bo tutaj z uwagi też na okoliczności nie masz aż takiej licznej hodowli, bo z tego co mówisz, to około tych 70 kilku było młodych, a gołębi starych tam plus starsze plus rozpód to chyba też jest niedużo. 50 sztuk. No to czyli widzimy, to nie jest taka liczna hodowla. No tak jak kolega powiedział, ma tu problemy z tym miejscem. Zobaczymy za chwilkę. Ale ja nie chcę więc. Nie, bo część hotelu można górę przecież. Pod córki wynajmiesz pokój na przykład i będzie. No, na pewno będzie zadowolona. A tutaj już rozmawialiśmy o gołębiach, ale też jak tutaj z Andrzejem właśnie jechaliśmy, to chcieliśmy też jadąc po drodze to właśnie zobaczyć, bo tutaj mamy jakiś preparat, zaraz o nim powiemy coś, a tutaj jeszcze też jak Andrzej doradzał, to rzeczywiście było tak, że te swoje produkty wciskał ci, czy że tak powiem jeszcze jakieś inne, nie, czy ma jakieś tajemnice, nie, czy to jest tak, że nie. Co innego na filmie mówi, jak mamy to wademekum, że tutaj bierze, a później jak już kimś kieruje, to coś innego zaleca, czy tak jest rzeczywiście? Znając Andrzejka już tyle lat, a teraz już bliżej, bardziej jeszcze ta więź i ta znajomość, bardziej, bo to współpracujemy już razem teraz i także słucham Andrzeja, ufam, wierzę. I te produkty rzeczywiście są produkty wszystkie używam, żadnych innych nic nie biorę, tylko i wyłącznie te całe. A karmę też? Też. Całą paletę mi Andrzej tu przysłał i po prostu mówi, Grzegorz, masz być mistrzem. No i udało się. Stanąłem na wysokości zadania. Dziękuję ci bardzo. No. Dziękuję za współpracę. Może tak, bo my cały czas rozmawiamy, bo wiem, że
tam zabrakło ci karmy, wszedłeś na inną karmę i tam w zasadzie dwa loty zawalone były. No, nie można raptownie zmienić, bo uważam, że karmy tam są porównywalne w Polsce. Tak. I bardzo dobra karma, bo to karma Verselenagi była. No. I uważam, i zanurkował to Grzesiu na dwóch lotach. Ale to chyba chodziło bardziej chyba nie tyle o jakość, a o skład. Skład. Białko, musimy odróżnić karmę. Tak. Dietetyczna, tak. Białkowa, energetyczna i czysta energia. I jeśli damy Verselagi, tylko patrzą na nazwę Verselagi, to spieprzymy, no bo podamy tam, co ma iść na początku tygodnia, podamy na koniec tygodnia i ona zamiast przyspieszyć lot, spowolni. Tak. A te produkty, dlaczego rozpiski dajemy? Że produkty, na przykład wiemy, że probiok, tam jedynkę dajemy na początku tygodnia. Dlaczego? Go przy locie, po locie wypompowany ma zabezpieczony cały układ pokarmowy przed bakteriami chorobotwórczymi przez czyste żywe kultury bakterii Lactobacilliusa. Tam jest czyste białko, także organizm od razu jest odbudowany, ale do tego też karma jest od razu. Na środek tygodnia wiadomo, że podajemy tam jakąś multi, tak, i w tym momencie musimy taką podać karmę, białkową. Na koniec tygodnia podajemy energetyczną mocno lub węglowodanową z energią. Tak, ale do tego podajemy też preparaty. I być może, że firmy, które produkują tylko karmy, hodowca jest taki troszeczkę skołowany, bo nie wie, jakie produkty zastosować do jakiej karmy. A to jest uproszczenie. Dając, powiedzmy, naszej firmy i karmy, i produkty, wiemy, aha, w tym dniu dajemy taką karmę, musimy dodać ten i ten preparat. Ale to tak na marginesie. Teraz tak, mam akurat okres też pierzenia. To... Ale to właśnie bardzo ważne, bo to ja tutaj popełniłem błąd. Inna karma, inne dni, inne dodatki. A on skład, a karma miała skład inny. Tak, i od razu było spadek formy i to było zauważalne, widoczne. A wtedy jak przeszedłeś na nasz program? A ja jak poszły do mnie? Wtedy już wszystko wyrzuciłem, po prostu tylko ten program, tylko ta karma, od razu do przodu. Na jakich lotach? Dłuższych, średnich, krótkich? To tak od średnich i to już do końca całość dobrze. Tak. Już to widoczne było, forma gołębi zupełnie się zaraz poprawiło, także no, jestem bardzo zadowolony. A teraz kiedy się gołębie pierzą, też używasz też takiego programu tutaj pomocy? Nie, troszeczkę zmniejszyłem. Już tych lotowych nie, a raczej... No to tak, wiadomo. No. Tylko pierzeniowe do pierzeniowe. Tak. Karm, co została, pozostała mi z lotów, z okresu... To teraz wszystkie podaję, plus jeszcze tam... Też stosujemy takie te kropelki. Były problemy jakieś ze zdrowiem gołębi w zeszłym roku. Przepraszam, powiem, chodzi o to między innymi, tak? O te, Andrzej? Tak. Te krople? O to. Pokażemy, to tak wygląda. Teraz, jak teraz powiem, to już koledzy będą wszyscy wiedzieli. Ja sprzedam, teraz powiem. No właśnie. Ale wiesz, że już jak to jest, po co kłamać, starczy mówić prawdę i tak ci nie uwierzy. Tak? No to znaczy każdy ma swoje wiadomości i tak dalej, ale są tacy, szczególnie młodzież. Młodzi są chłonni na wiedzę i chcą wszystko zrobić, żeby wygrać. I on na przykład, tam piszemy, że taką i taką karmę, a dobra, to jeszcze dołoży coś. W środku tygodnia ma dodać tam tłuszcze, na tłuszcze powiedzmy karnityn, ale tak, no to jeszcze raz tyle. I patrzymy, po dwóch lotach nie istnieją. Jest program, tego trzeba się trzymać. Program, który kolega Grzesiu ma, to jest do podawania i my puściliśmy na młode. To jest dla gołębi mocno trenowanych. Trzy w trakcie sezonu. Przed sezonem do 20 razy muszą być wywiezione i w trakcie sezonu każdy tydzień 3-4 razy muszą latać od 30 do 100 km wywożone. W ciągu tygodnia? Między lotami? Oczywiście, nie ma tego. To jest, i tak było Grzesie, ja przepraszam, że to mówię, ale ja mówię. Ale mam pytanie, to słuchaj, to jak tak często wyłożyć, to ty na tym promie to się trochę z czasu spędzasz. Nie, ja tu jeżdżę na kierunek Garz. I tam po prostu z tak, Niemiec. Bez problemu. Ja z terenu Niemiec, ja tu z Polski, nie, bo mam z tego. No tak, rzeczywiście.
I tu przez granicę nie ma problemu. Wtedy wasze z oddziału też jak tak, idą na lot, to też już tego. Nie przez problem. To nie macie problemu z przejazdem? Nie. My mamy też umowę, zabieramy go Niemcom, kolegom tutaj. Moglibyśmy też i oni by do nas przyszli jako do oddziału hodowcy, no ale nasze regulaminy, przepisy nie przewidują. Możemy lotować, ale nasze już wyniki dalej by się nie liczyły. Tutaj te krople jeszcze, przepraszam, bo jak tak patrzymy, tutaj Grzegorz się tak ściska, pokażemy, bo mamy tak, te krople, my już pokazywaliśmy kiedyś bez naklejki, z naklejką taką amatorską, żółtą, z napisem, z jak dozować, to już my pokazywaliśmy kolegi Maćka Wudzika, one były i dużo zapytań o te krople było. No te krople nie były w handlu jeszcze, ale już od tego roku bodajże są u was w handlu. My jeszcze filmu o tym nie robiliśmy, ale w najbliższym czasie na pewno zrobimy. Jak podawać, jak co. Tylko dwa rodzaje tych kropli było, tak? Bo te jedne mamy i drugie jeszcze, taki flakon większy troszeczkę. Tak. To... najpierw, może tak, Grzesiu tego nie robię, bo nie potrzeba podawać, jak stado jest zdrowe i damy do badania kał, zbadamy krew, wymazy z gardła, z wola, z kloaki i nie wykaże jakichś takich konkretnych złośliwych bakterii, nie musimy nic podawać. Natomiast jeśli są bakterie chorobotwórcze, a przechorowały też na wirusy, paramyxo i inne podobne temu, niestety musimy najpierw wyleczyć gołębie, żeby to podawać, bo to szkoda pieniędzy. W sumie to jest drogie w zakupie, ale wyliczę wam. 3 krople na litr wody dajemy przez okres 2 do 3 miesięcy, żeby nasycić cały organizm, wszystkie komórki, wzmocnić. I wtedy to powoduje coś takie wzmocnienie systemu obronnego, że ten gołąb się wybroni przed wszystkimi chorobami. A przepraszam, że przerwę ci, że to wybroni się przed chorobami, ale później, kiedy przyjdzie sezon lotowy, czy przed badaniem antydopingowym też się wybroni po tych kroplach? Tak. Też. Czyli to nie są żadne dopingu. Tam... Ludzie mają, hodowcy mają często takie pomysły, że wiesz, różne przyspieszacze, nazwijmy, przyspieszacze tych gołębi o takie rzeczy, żeby to nie wyszło, nie? Czyli to są krople, to tylko stymulują po prostu układ odpornościowy, tak jakby. Tak jest. I to ci nie wyleczy gołębia przez tydzień, przez dwa, tylko poprzez systematyczne podawanie powoduje wzmocnienie takiego organizmu, że on się wybroni przed wszystkim. My 5 lat nie szczepimy gołębi, nie podajemy, no jedynie na kokcyliozę, bo które z ziół, co my mamy, to wybijają trichomonady, a to jest podstawa działalności. Pojedyncze jakieś się tam pokazują, ale na kokcyliozę raz w roku podajemy środki. I tu gołębie, nie ukrywam, że teraz mieliśmy taką samicę z jedną z najlepszych w Europie i hodowca nie mógł sobie poradzić. Starsza samica, no wartość kilkadziesiąt tysięcy euro i po dwóch miesiącach ja już mówię, kurczę, no nie reaguje na nic. Odrobaczenie, no i w system karmienia nasz wchodzi, prima. Tak jak między innymi Grzegorz. Ale nic nie pomaga. Dajemy krople. Po 2 miesiącach poprawił się kał. Zniknął zapach brzydkiego kału. Pamiętajcie, kwaśny zapach to się zaczyna od bakterii coli i od jakichś tam paratyfusów. Kwaśny zapach kału. I w tej chwili, no dużo wcześniej, w 3 miesiącu, posadziliśmy ją na jajka. Zniosła jaja, przepiękne. Kał pachnący, kuleczki. Nie każdy gołąb się da wprowadzić, powiedzmy, po 3 miesiącach. Szybko było, bo mamy takie zakupione za duże pieniądze gołębie, co do roku musiały być w naturalnych ten, nie podawane żaden antybiotyk i wyprostowane. A to tak, żeby nie było... Ja tak sobie, czy to jaki to ma zapach, bezwonne jest to. Może, to tak zawsze trzeba trochę potrząść, bo to jest taka zawiesina dość gęsta, nie? Grzesiu, przepraszam, ale... Zademonstruję sobie tu resztę herbaty mi została. Nie, tak mówiłeś, 5-6 zł, ale trzy krople. Też... Ale oprócz tych jeszcze są drugie, tak? Czy to trzeba stosować to, co mówiłeś? Tamto, słuchajcie, to jest dla ludzi i dla zwierząt. Jeśli ktoś choruje, powiedzmy na nowotwory i tak dalej, przez systematyczne pobieranie tego środka... Pan Andrzej prosił o nieuprawianie nielegalnych praktyk medycznych. To jest legalna praktyka, bo to rozprowadzają w tej chwili na całym świecie. I 3 krople na szklankę wody, 3 razy dziennie, to podajemy. Jeszcze taką lamininę ze Stanów sprowadza taka firma. W razie na raka są ludzie wyleczeni, nie? Nie wiem, czy na wszystkie, powiedzmy, odmiany nowotworów,
bo ja takich badań nie robiłem, ale to wspomaga bardzo ludzi, bo żywy organizm ludzki, zwierzęcy jest podobny, podobny system funkcjonowania, aczkolwiek na innych pokarmach to wszystko działa. Żeby tu dużo nie mówić, uważam, że to już wprowadzimy w sprzedaży. A to już jest teraz? Tak. No czekamy, tego nie mogę kupić, ja to zbieram, mi przysyłają 20. Ale już mam pytanie, 30. Etykiety są już do tego gotowe? Nie. Nie. Czyli są to razie... krople zdrowia. Nie powiem jeszcze tego, żeby na rynku nie ostatecznej nazwy, bo już krążą krople po tych pierwszych firmach, już sprzedają. Są handlowcy w Polsce, już kroplami handlują, bardzo drogo, tam po 200-300 zł. No będziemy obserwować to. 3 do 5 zł, 100 gołębi jak hodujesz, kolego, to 3 do 5 zł dziennie koszt takich kropli wychodzi. No? To jest tanio w porównaniu z innymi środkami. Dobrze. To jeżeli mamy coś jeszcze w tej materii, to możemy powiedzieć. Natomiast jeżeli nie, to bym proponował, może przejdziemy zobaczyć gołębi. Chciałbym zobaczyć też te gołębi tak z bliska. Nie? To sobie pójdziemy może. Czy coś jeszcze, Grzegorz? Ja jeszcze o tych młodych bym chciał. A to mów, proszę bardzo. Powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy ktoś coś takiego przeżył. Przed trzecim lotem, jak zwykle, z gołąkami codziennie wyjeżdżałem, jak Andrzej mi proponował i mówił, trenowałem. Wtorek, środa, czwartek, bez piątków. Te 4 dni. Wtorek, środa, czwartek. 3 dni. 30 km, 50 km, jak tam mi pasowało. I to po południu. Przed trzecim lotem w piątek rano gołąbków nie wywiozłem, bo nie mogłem jechać, a wypuściłem je na obrót przy domu. O 7 wypuściłem, pojechałem sobie do pracy, przyjeżdżam za godzinkę, mówię, da mi mieć, gołąbków nie było. Tak czekałem do godziny 20. I dramat już się zaczyna, stres. To dla mnie było przeżycie niesamowite. To piątek, a w niedzielę lot był. W niedzielę lot. A to był piąty. W sobotę koszowanie. A pogotowie blisko? Pogotowie? No ja pogodarze też jest. Aha, no także to już przeżyłem. Także i te kropelki, jak to Andrzej demonstrował, ja też sobie pobieram też raz dziennie kropelki. Może to też pomaga. Z alkoholem można mieszać, czy nie? Nie wiem, bo alkoholu akurat nie piję. Tego też nie powiem. Nie. To ja będę musiał przetestować, widzę samodzielnie. Tak jest. Godzina 20, ja już zegar Unicorn nastawiłem. Chodziłem, jeździłem, krążyłem ja. Przyjechałem godzina 21. Patrzę, o 20 chyba 8, 20 i 8 minut, pierwsze gołąbki. Żebyśmy zrozumieli, zegar miałeś w funkcji treningu, bo po prostu chciałeś zobaczyć, czy przyjdą. No tak, bo mówię, o której godzinie, nie? Bo ja nie mogłem czekać i oczekiwać na nich, nie? Bo ja miałem inne obowiązki. I ja przyjechałem 21, bo o 19 nie było, tam po 20 też nie było. Ja już bardzo się denerwowałem. A miałem pierwsze miejsce, byłem na pierwszym miejscu i nie ukrywam, że no... Szkoda by było trochę. Bardzo szkoda gołąbków i wyniku i wszystkiego, no ale no trudno takie życie. Wszystkie wróciły? Na noc 2 brakowało. Od 28 do 21. Wszystkie gołąbki doleciały. I teraz, gdzie one były? 12 godzin ponad na skrzydło. Tak. Jak lot wypadł? No może tu gdzieś się działo. No i trzeci lot, rewelacja. Na listach można spojrzeć. Pierwsza dziesiątka moje, dwa kolegi jakieś, następna dziesiątka moje. No to koledzy byli oszołomieni. Tym bardziej po takiej przygodzie. O tym nie wiedział. Nikt o tym nie wiedział. Widzimy co. No. Ciekawe, bardzo naprawdę. Bardzo ciekawe, także no i tutaj kolega Andrzej musi tutaj też teraz no, pomyśleć, zastanowić się, bo może coś tam jest nie tak zrobione, jest. Może za mocno, może tak. Ja pobłądziłem, bo to kolega Andrzej dał całą rozpiskę i to wszystko jest pięknie. Ja to też mam doświadczenie, no nie takie jak Andrzej, bo ja ani wyników, ani takiej wiedzy nie mam jeszcze jaką. Ja się dopiero uczę też. Podobno mamy wiedzę, tylko że trzeba to usystematyzować, kolego. No tak, no i będę pracował na tym wszystkim. I to trzeba cały czas patrzeć jeszcze, pogoda, forma gołębia i no naprawdę ale, to jest... Przepraszam, bo wy zakładacie, że one gdzieś latały, tak? Cały czas ale nie, przecież gołąb siedzi gdzieś tutaj. Ale gołąb z natury taki to on nie usiadł, on tak. Musiał być cały czas powietrze. Cały czas powietrze, no, a widać po nich było, jak wziął się do ręki czy coś? Widać było wycieńczone, że były? Może nie do końca, ale zmęczenie widać było, że zmęczenie było. Było tak. Zmęczenie, także jeść nic nie jadł. Ale tam mocno elektrolit.
elektrolitem troszeczkę ich tam wzmocniłem i koniec. I w sobotę tam tylko leciusieńko, delikatnie, także tylko. I potrafiły przylecieć. Czołowe konkursy zdobyły. To wszyscy muszą wyciągnąć wnioski. No naprawdę, jest coś, no nie wiem, czy ktoś takie coś przeżył. Ja pamiętam, kolega Krzysztof Pruski nam kiedyś opowiadał, że miał takie przygodę, że przygotowywał taką grupę gołębi, to dbał o nie wszystko i mówi, już był pewny, znaczy nie tyle co był pewny, ale to były gołębie, na które stawiał, wierzył, że im się uda. A wieczorem właśnie też taki w piątek chyba przed koszowaniem przyleciała taka samica, co po 8 czy 9 miesiącach wróciła. Już nie miał co z nią zrobić, mówi, to ją wziął następnego dnia, dał ją na lot. I kurczę, najlepsza rzecz, mówi, że ta nie była przygotowana, nic tylko tak na żywca poszła, mówi, później się okazało, że pierwsza na gołębniku była, a tamte nie ma. I to widzi, i tak właśnie mamy. My przygotowujemy, on mówi, właśnie się staramy tak, w taki sposób. I się nie udaje, a tutaj przypadkowo całkiem udało się. Ona się sama wytrenowała gdzieś tam. No możliwe. My tej wiedzy jeszcze nie mamy. No właśnie. Musimy się u nich uczyć. Nie, no gdybyśmy wszystko wiedzieli, jeszcze taki się nie urodził, że wszystko wie. Bo ja na przykład tu, no Krzysiu ma kontakt cały czas z czołówką z różnymi hodowcami i słyszy. On tam sam jest miłośnikiem gołębi, hoduje też. I nieraz słyszymy coś takiego niesamowitego, jak tutaj co, bo to nie pierwszy raz tu koledze odleciały te gołębie, ale nie na 12-13 godzin. No wcześniej, we wtorek wcześniej było, przy wtorku i to tak na pół biedy, no ale na końcu tygodnia. A to ciekawe, czy jakiś jastrząb je przepłoszył? Nie, żeby... nie, nic. Ja widziałem, jak one odleciały. Wiatry? Po prostu w górę poszły i widziałem, jak zginęły mi nad miasto i poszły w morze. To tak jak mi kiedyś dron. Ja je widziałem, ale one tak poszły w górę. Mówię, o kurczę, jest forma, mówię, fajnie. W pierwszej chwili ufocego, a później za chwilę No i później szok. No to jest pierwszy przypadek, jaki ja znam, nie tylko w Polsce, ale za granicą, że coś ale to takiego za długi się zdarzyło. Czas, za długo. To jest za długo. No nic, to będziemy patrzeć, Andrzej, na pewno też będziemy jechać, rozmawiać będziemy, tutaj Grzegorz też na pewno będzie wyciągał z tego jakieś wnioski, a przejdziemy może teraz do gołębnika, pokażemy te gołębie. Tylko to jest właśnie jeszcze też ten problem, że trudno mi było wytypować te 8 do GMP, do Generalnego Mistrzostwa Polski. Mm-hmm. One same z sobie zabierały konkurs i koniec. Nie udało mi się. To jest problem, bo idzie ci 1000 gołębi i teraz pierwszych siada 10. Masz twoich siada 10 i dopiero przychodzi do Mistrzostwa Polski. Koniec, bo Mistrzostwa Polski masz. No tak. One ja same sam siebie wybijają. Ja sam sobie odebrałem, bo tak jak mówię, ja miałem w czołówce 20 gołębi moich było, nie? Na pierwszej stronie nawet. No i żeby źle wytypowane. Ja się nie nadaję. Gołąbki są lepsze. Nic, to zaraz zobaczymy właśnie. Przepraszam, wejdę w słowo. No tak, też z typowaniem miałem zawsze problemy, aczkolwiek nie aż takie bardzo, bo jednak czołowe wyniki w Polsce robiłem, ale na dorosłe. Na młode miałem problem z typowaniem. Ale życzę kolegom i tu Grzegorzowi, żeby teraz został mistrzem Polski na przyszły rok. Także my też u niej życzymy, a idziemy teraz zobaczyć do gołębnika. Dziękuję.